witam was w kolejnym dniu Vlogmas. Jak widzicie, znaczy nie, w sumie dla was to nie wygląda, jakby było aż tak bardzo ciemno, bo usiadłam akurat pod oknem. Ale jest godzina 13, a w pokoju jest tak ciemno, że trzeba by zapalić światło, żebym po prostu coś tutaj widziała. Jak widzicie, mam strasznie zaczerwienioną skórę na twarzy. Ale to dlatego, że zima tak na mnie działa, że po prostu skóra na twarzy jest sucha, skóra na rękach jest sucha, paznokcie są suche. Także dzisiaj będziemy testować na pewno... O, pralka oczywiście zagłusza mnie. A nie, to czajnik. No dobra, już jestem, już wróciłam, to jednak był czajnik, a nie pralka. Wydawało mi się to coś właśnie bardzo dziwne, że pralka by wydawała aż taki donośny głos. A, no właśnie przez to, że jest zima i po prostu moja twarz, paznokcie i ręce wyglądają źle, to dzisiaj chyba zrobię sobie maseczkę jakąś odżywczą wieczorem, nawilżającą, no i przetestujemy tą odżywkę do paznokci. Ale to chyba wszystko wieczorem zrobimy, bo dzisiaj musimy podjechać jeszcze chyba do urzędu. Nie jestem pewna, czy zdążymy. No i pewnie coś tam w ciągu dnia nam się jeszcze po prostu wyjdą jakieś sprawy, które trzeba załatwić. A jednak, żeby usiąść z tą odżywką, maseczką, to trzeba troszkę więcej czasu, wiadomo, zrelaksować się, usiąść, ta odżywka musi się wchłonąć w paznokcie, żeby nie robić na biegu, latać z maseczką i tak dalej. Ja właśnie sobie teraz usiadłam, będę montować vloga, ale powiem wam, że przez tą pogodę, jaka jest na dworzu, to jestem nieprzytomna. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam zawsze. Jak się zmienia pogoda, czy właśnie jak jest takie zachmurzone niebo, to po prostu ani nie mam żadnej energii, ani nic. Chyba jestem meteoropatą, tak to się mówi. W każdym razie, w związku z tym, że taka jestem senna, zrobiłam sobie kawę. Chociaż skończyło mi się mleko, więc jest czarna, ale dodałam trochę kakao, więc myślę, że to przeżyje. Ja staram się raczej nie pić kawy, bo później, no to kawa bardzo wypłukuje mi magnez i później jakieś mam oko mi później pulsuje i takie różne dziwne dolegliwości. No, także raz tam na jakiś czas kawę to można wypić. Także ja się na razie z wami żegnam, idę montować vloga i odezwę się do was potem. No i uwaga, uwaga, przyszła pora na otworzenie kalendarza adwentowego. Jak widzicie, jest wcześniej jak na otwieranie kalendarza u mnie na kanale, na vlogmasach. Ale dzisiaj otwieramy wcześniej, bo tak. Ale to nie znaczy, że macie nie zostać do końca vloga, zostajemy. Oglądamy otwieranie kalendarza, ale nie wyłączamy jeszcze. Dzisiaj mamy 9. Dobra. Zajęło mi to tylko 9 dni, żeby się nauczyć, jak się to otwiera. I dzisiaj będziemy mieć Kinder Country, zaraz będziemy jeść. Dobra, 9. 9 jest prostokątna, duża. O. Co to jest? To chyba są bałeczki do jedzenia sushi. To są chyba patyczki, no ostrość... Jezus, ten aparat coś traci. To są chyba patyczki do... sobie... no... żeby... halo... żeby sobie te skórki tam chować. Paznokciowe. No to chyba do tego służy. Ale jak się mylę, to możecie mi napisać na dole w komentarzu, do czego to służy. Mi się wydaje, że to po prostu jak robi przed pomalowaniem paznokcie, to zawsze trzeba te skórki tam schować. To chyba do tego służy. Dobra, tak w sumie zdecydowaliśmy, że zjedlibyśmy coś słodkiego, a z racji tego, że tak jak wam mówiłam chyba w którymś vlogu, że moja mama przywiozła nam górę słodyczy i pokażę wam dwie z tych rzeczy, które moja mama przywiozła, resztę tam kiedy indziej się spróbuję, bo to są rzeczy takie czekoladowe, na czekoladowe chyba nie mam ochoty. No, nie mam. No dobra, więc to są takie z firmy Walkers, tak? To są, gdzie one są produkowane? To jest chyba to samo co te i chipsy. A może? W sensie taka sama nazwa, ale te nie... To są szkockie. Wątpię, żeby to było to samo. One są szkockie. I mamy pierwsze co... to są takie tarty, one mają w środku jakieś... One są chyba bakaliowe. Tylko, że te tarty trzeba zrobić w piekarniku, a nam troszeczkę czasu szkoda, bo chcemy iść po jakieś rzeczy na kolację i do Pepko na chwilę. Także to spróbujemy pewnie jutro albo pojutrze, jakoś do kawki albo do herbatki.
A dzisiaj będziemy próbować też z tej samej firmy. Też z tej samej firmy, to są ciasteczka jakieś po prostu, shortbread to się nazywa, jakieś maślane, jakieś świąteczne, one mają wzory, tylko że się połamały trochę. Ale leciały samolotem, więc mają prawo, dobra. Przełamaliśmy sobie choinkę na pół. Nie łapie ostrość, dobra, próbujemy. Co? Ty wziąłeś? Że nie łapie ostrość, próbujemy. Smacznego. Dobra. Jak takie maślane ciasteczka po prostu. Nie wiem, czy kojarzycie, są takie okrągłe z dziurką. To właśnie tak samo smakuje. Ważne. Są takie ciastka, które by można jeść i jeść i jeść i jeść. Takie do herbatki będą dobre. No. Mamy kształty dzwoneczka, gwiazdy, choinki. Mikołaja. I ósemki chyba, to miał być Mikołaj. Dobra, znajdujemy się w łazience i tak jak wam mówiłam, dzisiaj zrobimy sobie takie mini spa, tak to można nazwać. Ja już mam oczyszczoną twarz i będę sobie robić maseczkę. Jak widzicie, no moja twarz jest strasznie wysuszona, więc zrobię sobie chyba z ziali maseczkę nawilżającą z glinką. A ty jaką chcesz? Ja oczywiście nie robię sobie maseczek, ponieważ jestem mężczyzną i teraz idę na polowanie. Do las. Dobra, dobra. Masz do wybioru... Masz do wyboru regenerującą albo nawilżającą z ciała. A ja w sumie nie wiem, czy nie zrobić sobie regenerującą. Nie, ja sobie wezmę nawilżającą. Dobra. To znaczy, tak jak mówiłem... Dobra, dobra. Idę się naplać to dzisiaj padło na regenerującą i nawilżającą. Teraz ją sobie będziemy nakładać. A, no ja jeszcze nałożę sobie tą odżywkę na paznokcie, ale to przy... Już jak będziemy sobie siedzieć, to nałożę. Pokażę wam, jak to się aplikuje. Powiem wam, że ta maska regenerująca, ta brązowa, ona pachnie czekoladą. Tak pięknie pachnie. Teraz? No. Świetle wam pokażę, jak to w środku wygląda. To jest taki pisaczek, wygląda trochę jak korektor po prostu. Taki mamy pędzelek. I to właśnie przez przekręcanie tego nam się będzie pojawiać tutaj odżywka. No i zresztą pokażę wam później, jak to się nakłada. Tak jak już mówiłam, moje ręce i paznokcie są w opłakanym stanie, także zobaczymy. Tutaj będę wysuwać teraz. Zobaczymy, czy coś się tutaj pojawi. O! Dobra, pokazało się coś. Teraz tak, kazali nałożyć na paznokcia. No nakłada się to jak lakier do paznokci, tutaj w okolicach na skórki mówili. I mówili, żeby to później wetrzeć. No i dobra,
już jestem po zmyciu maseczki, tak jak widzieliście, nałożyłam sobie na jednego palca tą odżywkę. Ona pachnie taką brzoskwinką, więc no, nałożę ją na pozostałe palce. I powiem Wam, nie wiem czy po jednym nałożeniu będzie jakiś inny, jakiś super efekt czy coś, ale jak będzie to na pewno Wam powiem. A póki co już chciałabym się z Wami pożegnać, bo no tak jak mówię, spędzamy dzisiaj sobie razem wieczór, oglądamy coś i no już nic nie będzie się działo, także bez sensu. No dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga, jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Uj! No i co, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Dashing through the snow, in one horse open sleigh, o'er the fields we go.